Cześć wszystkim. Dziś będziemy przygotowywać kompost na gorąco z pryzmy, którą już tutaj sobie zdążyłam uzbierać. W zasadzie z dwóch pryzm, bo ta jest ewidentnie widać starsza. Ta jest stosunkowo świeża, na bieżąco zbierana. I ja teraz będę sobie obie te pryzmy łączyć i dodawać do tej, z której właśnie zebrałam swój własny kompost i rozniosłam po grządkach. Zabiorę się do pracy, jak tylko pozbędę się tutaj tych dwóch leniuszków wygrzewających się na słońcu. I pomysł jest taki, że po zdjęciu tych łobuzów postawię sobie tutaj rębak i będę sobie wrzucać raz ta część z tej pryzmy, a raz z tej tutaj. W zasadzie, ponieważ ta już jest starsza, to zakładam, że na dwie części tej pryzmy pójdzie jedna część takiej całkiem świeżej materii. Także zabieram się do pracy. Zobaczcie, jak fajnie wygląda ta materia, która przeszła przez rębak. Widzicie, jak fajnie jest drobniutka, dzięki czemu będzie się dużo lepiej i dużo szybciej rozdrabniać, nie rozdrabniać, tylko przerabiać. No i zobaczcie, pryzma w dużej części już jest przerobiona, ale niestety nie cała, ponieważ jest to bardzo pracochłonne i będę musiała sobie to podzielić na etapy. Tu widać ślad po moim rębaku. Spisał się świetnie, bo jak możecie zobaczyć, jest to bardzo fajnie rozdrobniona materia. Dużo łatwiej będzie się przerabiać, dużo szybciej. I na pewno będę chciała... O, zobaczcie, już tutaj... Słuchajcie, to jest masakra. Dopiero co skończyłam. Aż muszę sobie sięgnąć po mój termometr. Zobaczmy, pokazuję teraz około 20 stopni. A zaraz sobie zobaczymy, co się dzieje tutaj. Zobaczcie, jak rośnie. Nie wiem, czy to widać, czy ostrość jest dobra. Moment. Dobra, zobaczcie. Widzicie, jak zasuwa temperatura? I jeszcze po trochę, więc tak może spokojnie dobić do 40 stopni Celsjusza. Już mamy 35 i pomalutku zwalnia, już nie zasuwa tak szybko, ale jak przyłożę dłoń, to ewidentnie czuję ciepło. Także ledwo tutaj po przerobieniu tej masy już fajnie termometr nam szaleje. Podnosi tą temperaturę. Ale to dlatego, że tutaj ten kompostownik, jak pamiętacie, był zbierany wcześniej. I tu już jest w dużej mierze materia przerobiona. Oczywiście spokojnie będzie się przerabiał do wiosny. Na pewno nie wcześniej, raz, że przyjdzie mróz i zatrzyma to przerabianie, a dwa, no, że dużo mu jeszcze brakuje do tego, żeby był przerobiony. Natomiast tutaj obok mam, tak jak widzicie, samą zieleninę z ogrodu po plewieniu, czy tam jeszcze, czy też jakieś odpady świeże. Tu mam moich pomocników śpiących. I na następny raz przerzucę sobie tą świeżą materię na tą pryzmę po to, żeby sobie zwolnić tu miejsce i będę znowu
tutaj to rozdrabniać, żeby pryzmę uzyskać jak najszybciej. Z mojej perspektywy wygląda to tak, że ma to swoje plusy, ale i oczywiście też minusy. Zdecydowanym plusem jest to, że jest to materiał rozdrobniony, który dzięki temu będzie się przerabiał szybciej. Poza tym bardzo fajnie pomieszałam części brązowe z częścią zieloną. To też ma bardzo duży plus. Też będzie wpływać korzystnie na przerabianie się materii. I dużym plusem będzie to, że ze względu na to, że tutaj jest tak rozdrobniona materia, ja nie będę musiała tego kompostu przesiewać. A jak wiecie, przesiewanie też bywa pracochłonne. Zwłaszcza jeżeli w kompoście są takie większe łodygi, jak to zazwyczaj jest wrzucane standardowo do kompostownika. Czyli tak jak tu widzicie, takie większe części roślin również. I one później zostają takie nie do końca przerobione. I często właśnie, zwłaszcza jeżeli chcemy mieć warzywa korzeniowe, to trzeba taki kompost przesiać. Bo jeżeli inne warzywa, to nie jest taki problem. Natomiast przy korzeniowych zostawienie takich grubszych elementów będzie skutkowało tym, że te korzenie nie będą się prawidłowo rozwijać. Także tak to wygląda. Tutaj poza tym, że kotki się bawią, to mamy też tam w tej części dżdżownicę kalifornijskiej. Ja sobie właśnie dosypię rzeczy, które mam ze sobą, czyli jabłka, i będę pomalutku zbierać się do domu, bo już na mnie pora. Niestety czas goni. Chętnie bym została do samego wieczora i dokończyła sobie tą drugą pryzmę również. Pewnie później połączę te dwie pryzmy przerobione, bo widzicie, że ona wcale nie zajmuje jakoś pełnej komory. Natomiast ze względu na to, że używam do tego rozdrabniacza, to ja po prostu potrzebuję rozdrabniać, mieć miejsce, żeby wjechać tutaj tym rozdrabniaczem i obkryć go plandeką, żeby mi to wszystko nie uciekało na wszystkie strony. W związku z tym właśnie planuję tak zrobić w tej części, żeby znowu do tej pryzmy sobie wjechać rębakiem i tutaj mieć tą pryzmę rozdrobnioną i potem połączyć te dwie pryzmy stąd właśnie tutaj, co będzie też stanowiło jedną ścianę, która będzie dawała ciepło dla moich dżdżownic, bo przerabiająca się pryzma będzie miała wyższą temperaturę niż temperatura otoczenia i zostaną mi po prostu tylko te pozostałe części do osłonięcia. Także tak to u mnie wygląda. Jestem ciekawa, jak Wam się podoba ten pomysł. Pomysł bardzo pracochłonny, ale i całkiem fajnie się na niego patrzy, na efekty tej pracy. Jaką mamy temperaturę? 36, więc już mocniej nie urosła. No ale widzicie, to jest inna temperatura niż była na termometrze. Dobra, tak to wygląda. Na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.